Małgorzata Parys, witam i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Do mrożących krew w żyłach scen doszło w miniony piątek w Legnicy. Dorosły Amstaw pogryzł dwoje dzieci, 10-letniego chłopca i 11-letnią dziewczynkę. Oboje wymagali hospitalizacji. Około godziny 13 legnicka policja zaczęła badać sprawę pogryzienia 10-letniego chłopca przez psa rasy Amstaw w podwórku kilku kamienic przy ulicy Jaworzyńskiej. Z relacji świadków wynikało, że dziecko nie zrobiło nic, co mogło wywołać agresję czworonoga. Kiedy podchodził do psa koleżanki, który był przywiązany do ogrodzenia placu zabaw i chciał go pogłaskać, wtedy pies rzucił się na niego i ugryzł go w twarz oraz rękę. Gdy policjanci ustalali, kim jest właściciel psa, otrzymali kolejne, niemal identyczne zgłoszenie. Do ataku również doszło w pobliżu ulicy Jaworzyńskiej, tyle że około godziny 19. Tym razem ofiarą padła 11-letnia dziewczynka, która spacerowała ze swoim szczeniakiem. Kiedy zauważyła, że ten pies chce do niej podejść, chciała schylić się po swojego szczeniaka, wtedy została ugryziona przez tego psa w twarz. Zarówno chłopiec, jak i dziewczynka trafili do legnickiego szpitala. Przy przyjęciu stwierdzono rany po pogryzieniu przez psa. Oboje dzieci mają uszkodzone powłoki skórne. Jedno z tych dzieci w dniu dzisiejszym opuszcza nasz szpital. Jak ustaliliśmy, obrażenia 11-latki są znacznie poważniejsze, a ślady po ataku będzie nosić na twarzy już do końca życia. Policjanci ustalili też, że Amstaw trafił w ręce właścicieli, w tym 13-letniej dziewczynki, zaledwie kilka dni wcześniej. Obecnie ustalamy przebieg tych zdarzeń, jak i również to, czy pies posiadał aktualne szczepienia. Decyzją lekarza weterynarii został on umieszczony na 14-dniową obserwację. Piątkowe zdarzenia rodzą mnóstwo pytań, w tym dlaczego 13-latka samodzielnie wyprowadzała na spacer psa, którego nie miała prawa dobrze znać, w dodatku bez kagańca. Odpowiedzi ma dać policyjne śledztwo, z kolei los psa zależy teraz od wyników obserwacji. To po jej zakończeniu weterynarz oceni, czy Amstaw jest agresywny. Niewielu, bo zaledwie 93 uczniów na 2000 uczęszczających na co dzień do klas 1-3 przyszło dziś do szkół podstawowych w Lubinie. Tym samym wznowiono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla najmłodszych. Placówki z Lubina i Polkowic zgodnie z zaleceniami sanepidu przygotowały się na przyjęcie pierwszych uczniów. Uczniowie korzystają częściowo z zajęć dydaktycznych, a ci wszyscy, którzy do szkoły nie wrócili, nadal uczą się zdalnie. To rzeczywiście dyrektorzy poszczególnych szkół, mając na uwadze liczbę dzieci, która się do nich zgłosiła, organizują odpowiednio te zajęcia. One są w zasadzie, jak żeśmy się orientowali, one są prowadzone po części w ten sposób, że na przykład pani prowadzi lekcje z uczniami, którzy są w sali i równocześnie jest to online przekazywane do uczniów, kontaktuje się online z uczniami, którzy są w domach. W tej chwili prowadzimy zajęcia świetlicowe, ponieważ dzieci wróciła czwórka tak naprawdę w dniu dzisiejszym, ale mają one elementy nauki, ponieważ panie prowadzące zajęcia świetlicowe mają ukończoną edukację wczesnoszkolną. W związku z czym prowadzą z nimi lekcje pod kierunkiem nauczycieli wychowawców, którzy przekazali treści programowe, które powinny być w tym tygodniu zrealizowane. Dwumetrowy odstęp, częsta dezynfekcja pomieszczeń czy ograniczona liczba osób przebywających w jednej klasie. To tylko niektóre z wytycznych wydanych przez sanepid, które muszą przestrzegać dyrektorzy szkół podstawowych. Po dezynfekcji rąk, po zostawieniu swoich rzeczy nie w szatni, tylko tutaj właśnie umożliwiliśmy w holu szkoły zostawienie w odpowiedniej odległości rzeczy. Przechodzą na zajęcia, tam są oczywiście wszystkie rzeczy zdezynfekowane, zabezpieczone, te, których nie można zdezynfekować, są usunięte z sal, czyli mamy przygotowane odpowiednie zabawki, odpowiednie pomocy, odpowiednie filmy, które będą wykorzystywane w czasie zajęć. W szkołach ruszyły również konsultacje dla uczniów klas ósmych. Dyrektorzy to też zorganizowali w różny sposób, ponieważ część się zapisuje na konsultacje do swoich nauczycieli. Ci nauczyciele są oczywiście w szkole i uczniowie przychodzą do szkoły. To są zazwyczaj po południu, po zdalnym nauczaniu. A część dyrektorów zrobiła dyżury tych nauczycieli, oczywiście z przedmiotów, przede wszystkim z tych przedmiotów, które są na
będą na egzaminie dla ósmoklasistów. Ponieważ my jesteśmy szkołą dwuzmianową, więc nauczyciele dostosowali konsultacje do planu lekcji uczniów i zaproponowali im spotkania o różnych godzinach, w zależności od tego, jaka to jest klasa. I dzisiaj już będą się spotykać z pierwszymi nauczycielami. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach ósmych wezmą udział w konsultacjach. Czy pozostali uczniowie wrócą jeszcze do szkół w tym roku szkolnym? Na razie oficjalnie informacji na ten temat nie podano. Tylko 11 spośród prawie 200 uczniów klasy 1-3 wróciło dziś do szkoły podstawowej nr 1 w Polkowicach. Nauczyciele przygotowali tam dla dzieci zajęcia dydaktyczne oraz wychowawcze, ale na początek muszą nauczyć podopiecznych funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Mamy uczniów podzielonych na dwie grupy. Są odstępy między stolikami, mamy zapewnioną powierzchnię w wymiarze 4 m2 na ucznia, mamy wytyczone trasy komunikacyjne, mamy zasady dotyczące powitania, odległości, spożywania posiłków, korzystania z toalety. I na pewno jest to szkoła inna. Jak pytaliśmy dzieci, czy tak sobie wyobrażają ten pierwszy dzień po powrocie, to byli mocno zdziwieni, że tak mocno muszą przestrzegać tych zasad sanitarnych. Z deklaracji złożonych przez rodziców wynika, że do wszystkich polkowickich szkół wróciła tylko niecała setka spośród blisko 1000 zapisanych uczniów. Pomimo, że miał ponad 3 promile alkoholu we krwi, prowadził cysternę pełną niebezpiecznych substancji. Ścinawska policja zatrzymała nietrzeźwego 55-letniego mieszkańca Chełma, który już stracił swoje prawo jazdy. O tym, że kierowca cysterny jeździ całą szerokością drogi, lubińską policję poinformował inny kierowca. Kierowcą tego pojazdu okazał się 55-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego z wschodu kraju. Jak się okazało, był on kompletnie pijany. Badanie alkomatem zaskoczyło samych nawet policjantów, gdyż najpierw wydmuchał 2,8 promila, a już po krótkiej chwili ponad 3 promile. 55-latek tłumaczył policjantom, że alkohol spożywał dzień wcześniej. Niebezpieczeństwo, jakie stwarzał na drodze, potęgował fakt, że przewoził on substancję niebezpieczną do produkcji asfaltów. Tylko dzięki czujności jednego z uczestników ruchu oraz szybkiej reakcji policjantów nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego tragicznego w skutkach. Zatrzymany stracił swoje prawo jazdy, grozi mu także do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Są zabiegane i bardzo zajęte, często godzą pracę i obowiązki domowe, opatrzą otarte kolano i złamane serce, bo zawsze można na nie liczyć. Matki, bo o nich mowa, obchodziły swoje święto. Na moc najpiękniejszych życzeń, które do nich płyną, pracują ciężko przez cały rok. A to wszystko z miłości dla swoich dzieci. Miłość matki do dziecka to instynkt, którego nie da się ani opisać, ani nauczyć. Dzięki temu kobieta zdolna jest do największych poświęceń. Kobieta matka jest cierpliwa, wyrozumiała, opiekuńcza i przez całą dobę znajduje w sobie siłę, by stawiać czoła macierzyńskim wyzwaniom. A życie matki nie zawsze jest łatwe. Dziecko jest podłączone do pompy insulinowej. Obsługuje dziecko cały czas. Jako mama miłość, kochania, kocham swoich dzieci bardzo. No i to wszystko chyba, to jest najważniejsze. Dużo rzeczy przeszłam, także nie będę opowiadać o tym, ale dziękuję Bogu za tych dzieci, które mi Bóg dał. I wiem, że mnie kochają tak samo, tak jak ja ich. Dzień przelatuje przez palce i żyjemy na godziny, nie? Od godziny do godziny w sumie. Posiłki, kompanie. Matczyny los dobrze znany jest pani Małgorzacie Gajownik. Lubinianka wychowała 4 dzieci, które wyjechały w świat. Jednak matka zawsze myśli, tęskni i życzy jak najlepiej. Żeby dzieci moje były szczęśliwe, żeby miały to, co pragną, bo wyjechały najpierw gdzieś za granicę, za chlebem do pracy, żyć gdzieś tam w Niemczech, w Szkocji, w Edynburgu, w Hiszpanii. No i teraz jedna córka wraca, będzie mieszkała w Wrocławiu, także że na tym najbardziej mi zależy, na takich więziach i rodzinnych i żeby dzieciom się układało. Dzień Matki od niedawna świętuje także pani Agnieszka, która jest dumną mamą małej Tosi. Pojawienie się dziecka to ogromne szczęście, ale też rewolucja, bo w życiu kobiety zmienia się... Wszystko. Jezu, cały świat się przewrócił do góry nogami, ale oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Nagle człowiek zaczął się cieszyć życiem od początku, zaczyna sobie wspominać to, jak to było. Teraz właśnie wracamy cali mokrzy, bo kałuże wszystkie po drodze żeśmy zaliczali, nie Tosia? Poskakaliśmy trochę po kałużach.
No i człowiek sobie odświeża pamięć, jak to było za dzieciństwo, jak to było fajnie. Także zupełnie inaczej. I Dzień Matki też się inaczej spędza. Troskliwe mamy zapytane o swoje największe marzenia odpowiadają. Żeby moich dzieci marzenia się spełniły chyba tak. No tak o, najbardziej. Żeby wszystko się ułożyło tak, jak sobie życzą tego. Żeby dziecko szczęśliwe było. Żeby wyrosła zdrowa i żeby po prostu poukładała sobie życie tak, jak będzie chciała, niech świat zdobywa. Matka Natura dała kobietom jednocześnie trudną i piękną rolę. Ich codzienne starania budzą podziw i wdzięczność u ojców ich dzieci. Za to, że jakby przeszła trud ciąży i porodu synka, no coś niesamowitego. Kobiety są mamy, są silne przede wszystkim. Poświęca się w całości 24 godziny na dobę z dzieckiem. Ja tak naprawdę asekuruję i pomagam, a cała opieka jest ze strony żony w większości, prawda? No bo ja pracuję, żona jest póki co z małą w domu. I wszystko co dobre, wszystkie umiejętności to praktycznie przekazane od mamy w większości. Mama, mamusia, matulka. Nazywać ją można różnie, kocha się bardzo, niezależnie od wieku. Czego ci mali i całkiem dorośli życzą w tym szczególnym dniu swoim mamom? Spełnienia marzeń i uśmiechu na twarzy dużo. Wszystkiego najlepszego i bardzo dużo miłości. I bezwarunkowej akceptacji, bez względu na to, jak się układa w życiu. I chcemy podziękować bardzo za to, że zawsze jest z nami i nas kocha. I żeby były dumne z nas, czyli z dzieci. Wszystkiego najlepszego, kochana mamo. Dziękuję ci, że mnie wychowałaś. I życzę ci 100 lat i żyj jak najdłużej. Kocham cię. Zniesienie obowiązku noszenia maseczek, otwarcie kin, teatrów i klubów fitness oraz brak limitów osób w sklepach i barach to kolejny, czwarty już etap znoszenia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 30 maja nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa w otwartej przestrzeni publicznej i na świeżym powietrzu. Zniesiony zostanie także limit osób w sklepach i w gastronomii. W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach czy w kinach, o tym powie za chwilkę pan premier Gliński, maseczki będą wciąż obowiązkowe. Maseczki to nie jest żaden cudowny lek, ale w tej trójce najbardziej podstawowych zaleceń epidemicznych one cały czas się znajdują. Dezynfekcja, dystansowanie, maseczki, DDM. A od 6 czerwca otwarte zostaną instytucje kultury, kina, teatry, filharmonie oraz obiekty sportowo-rekreacyjne. Baseny, siłownie, kluby fitness, a także solaria czy salony masażu, te wszystkie miejsca będą mogły być otwarte przy zachowaniu tych zasad epidemicznych, sanitarnych. Wyjątek będą stanowiły dyskoteki i kluby. Z ulgą mogą odetchnąć również przyszli nowożeńcy, bo od 6 czerwca rząd zezwala na organizowanie wesel i zgromadzeń rodzinnych do 150 osób. Wszystko jednak przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Kiedy wszyscy przejmujemy się koronawirusem, na terenie powiatu głogowskiego od kilku miesięcy grasuje inny groźny wirus. Nie wpływa on na zdrowie człowieka, ale zabija zwierzynę. Afrykański pomór świń wciąż nie odpuszcza. Od listopada minionego roku, kiedy to po raz pierwszy zdiagnozowano przypadek ASF u dzika w gminie Kotla, na terenie powiatu głogowskiego odnotowano 34 zarażenia zwierzyny. Praktycznie są to wszystko wyniki dodatnio znalezionych padłych dzików, czyli ta choroba je zabija. Natomiast no, mieliśmy też kilka przypadków u dzików odstrzelonych, czyli tak troszkę to niebezpiecznie wygląda, bo świadczyło o tym, że również dziki żyjące mają tego wirusa, no i automatycznie jest duża groźba roznoszenia tej choroby. Występowanie choroby na terenie powiatu szczególnie utrudnia życie hodowcom. To ich najbardziej dotykają obostrzenia. Przede wszystkim chodziło o hodowców, którzy mieli wielkie utrudnienia, bo żeby wprowadzić świnki do obrotu, muszą sprzedać z hodowli świnie. Te świnki wszystkie muszą być badane, muszą być gospodarstwa bardzo mocno pod kontrolą, taka poważniejsza bioasekuracja wdrożona, czyli zabezpieczenie przed ewentualnym groźbą wniknięcia tego wirusa. ASF jednak postępuje. Dotychczas występował tylko na terenie gminy Kotla. Teraz stwierdzono przypadek w Żukowicach. Jednym z działań, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, jest montaż ogrodzenia wzdłuż drogi krajowej nr 12. Wygradzamy stronę północną drogi krajowej nr 12. Jest to od granicy województwa lubuskiego z województwem dolnośląskim, czyli od miejscowości Piotrowice do granicy województwa lubuskiego. W sumie zostanie postawione około 30 km siatki, która będzie zapobiegała właśnie
migracją zwierząt. Trzeba zaznaczyć, że to ogrodzenie będzie połączone, właśnie już jest połączone z ogrodzeniem, które zostało wybudowane wzdłuż drogi nr 12 w województwie lubuskim i w województwie wielkopolskim, czyli praktycznie aż do Leszna. To jest, no, jak się spojrzy na mapę występowania tych przypadków, widać wyraźnie, że to jest taka granica, które dobrze by było, żeby zabezpieczyć, żeby się nie, ta choroba za tą granicę nie przedostała. Powiat głogowski jest na razie jedynym w województwie dolnośląskim, na którym występuje ASF. 30 podopiecznych Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego Niebieski Parasol w Chojnowie zostało przewiezionych do szpitali. To efekt zmęczenia personelu, który od niemal miesiąca przebywał w zamknięciu, opiekując się seniorami. Na początku maja to właśnie w Niebieskim Parasolu odkryto jedno z największych ognisk koronawirusa na terenie powiatu legnickiego. Jedna z moich terapeutek nie poczuła smaku węchu, pojechała do Bolesławca, wiadomo, wynik dodatni. Więc 1 maja mieliśmy tu pobrane wyniki, wszyscy z kontaktu, 3 pozostali pracownicy i pensjonariusze, no i wyszło, że jest duże ognisko. Kolejne testy potwierdziły, że zakażonych jest coraz więcej. W sumie badania 67 osób dały wynik pozytywny. Jedną z nich i do dziś czekającą na wynik ujemny jest szefowa ośrodka. Jakie objawy zaobserwowała? Zmęczenie. Było mi bardzo, bardzo zimno, ale to strasznie zimno. I pociłam się. Hektolitry potu wylałam. Po niemal miesiącu przebywania w izolacji zapadła decyzja o alokacji seniorów, których średnia wieku wynosi 77 lat. Wynikało to głównie ze zmęczenia pracowników. Przedwczoraj oraz wczoraj ich podopieczni trafili do szpitali w Legnicy, Bolesławcu i Obornikach Śląskich. Obecnie w ośrodku przebywa 25 podopiecznych ozdrowieńców lub osób, które nie uległy zakażeniu. Opiekuje się nimi niemal w całości zakażony już personel. Jaki plan na najbliższe dni ma szefowa Niebieskiego Parasola? Czekamy na to, żeby pobrano nam ponownie badania, no i czekamy na wyniki. My idziemy do domu, natomiast przychodzi personel, który wypocznie i pracuje normalnie dyżurowo. Jak usłyszeliśmy, w ośrodku czekają teraz na kolejny już sądny poniedziałek. To właśnie 1 czerwca do Chojnowa mają bowiem trafić wyniki kolejnych testów. W góry, nad morze czy za granicę? To pytanie, które pojawia się coraz częściej, gdyż tegoroczne wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Pandemia koronawirusa, pełna obostrzeń i braku swobody odcisnęła swój ślad na wybory Lubinian. Za kilka tygodni rozpoczną się wakacje, a wraz z nimi letni wypoczynek, który często planuje się z dużym wyprzedzeniem. W dobie koronawirusa dalekie wojaże pozostają często marzeniem wielu z nas. Zamknięta przestrzeń powietrzna, granice i obostrzenia panujące w wielu krajach na chwilę obecną mocno ograniczają wybór. Dlatego Lubinianie stawiają na Polskę. Nad morze. A dlaczego nie za granicę? A bo już wcześniej mieliśmy zarezerwowane wakacje w Polsce z dziećmi, więc raczej w Polsce. Nad morze do nas tylko, albo w góry tylko do Zakopanego. Tam rodzinę mamy. Dziś nad morze. Polska. Dziwnów. Mazowsze. Dziwnów. Mamy już zarezerwowane od stycznia. Choć zdarzają się też turyści, którzy myśląc o wakacjach z optymizmem patrzą poza granice kraju. Wybieram się na wakacje i postanowiłem jakiś taki odwiedzić ciepły, malutki kraj. Może to Turcja być, ale... Jeszcze nie teraz. W tym roku planuję wybrać się za granicę. Może to być Turcja albo Egipt. Wszechobecny koronawirus sprawił, że turyści często rezygnują z wyjazdu na wakacje, a jeżeli już planują, to z dystansem. Są tam jakieś, ale jeszcze podchodzimy do tego po prostu ostrożnie. Za granicę to teraz jest nie bardzo bezpiecznie, więc nasze polskie morze to chyba jest najlepiej. Polskie wybrzeże to kierunek, który cieszy się dużą popularnością. W tym roku to zjawisko może się nasilić. Przygotowania do sezonu z uwzględnieniem nowych wytycznych w branży hotelarskiej trwają już od kwietnia. W chwili obecnej jesteśmy przygotowani na pewno lepiej niż powinniśmy być przygotowani w czerwcu. Więc wszystkie pensjonaty, z tego co ja wiem, w swoim pensjonacie, a także wśród moich znajomych, którzy mają podobne i większe ośrodki, to na chwilę obecną wszystkie te pensjonaty przygotowane są do obecnych rygorów sanitarnych, przygotowane są na przyjmowanie gości i tych gości już od maja, w momencie kiedy zostało to zezwolone, przyjmują.
Im bliżej wakacji, tym większe zainteresowanie turystów w czasami nad polskim morzem, choć przez pandemię ten sezon może być inny niż w poprzednich latach. Zainteresowanie było minimalne w okresie marzec-kwiecień. W maju to zainteresowanie zaczęło powoli rosnąć. Od końca maja, myślę, że na przestrzeni ostatniego tygodnia jest to kolosalny skok zainteresowania, kolosalny skok ilości zapytań rezerwacyjnych i samych rezerwacji. Ale szczerze możemy sobie powiedzieć, że mimo iż ten skok jest bardzo duży, to jednak nie osiągnął jeszcze tego zainteresowania, które w poprzednich latach w tym okresie było. 6 czerwca zostaną zniesione kolejne obostrzenia, dzięki którym swoje podwoje otworzą m.in. kluby fitness czy sale zabaw, zapewniając nam większą swobodę. Pozostaje mieć nadzieję, że wakacyjne plażowanie nad Bałtykiem także będzie możliwe. I to niekoniecznie tylko za parawanem. Złotoryjscy policjanci zatrzymali dwóch złodziei recydywistów, którzy wyspecjalizowali się we włamaniach do nieruchomości na terenie całego powiatu. Dziś za pośrednictwem mediów apelują do właścicieli odzyskanych przedmiotów, by zgłosili się po swoją własność. Śledztwo zaprowadziło złotoryjskich kryminalnych do sprawców kradzieży i włamań do garaży czy pomieszczeń gospodarczych. Do sprawy zostali zatrzymani dwaj mieszkańcy Złotoryi w wieku 31 i 38 lat. W tym zakresie zostały już im przedstawione zarzuty. Za popełnione przestępstwa będą odpowiadać przed sądem. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jak się okazało, ustalenie tożsamości złodziei recydywistów było jak otwarcie worka z prezentami fanty, które mężczyźni zgromadzili, działając na terenie całego powiatu na przełomie 2019 i 2020 roku, trafiły już w ręce funkcjonariuszy. W toku prowadzonego postępowania policjanci odzyskali utracone mienie, którego wartość szacuje się na kwotę kilku tysięcy złotych. Jego znaczna część została już zwrócona pokrzywdzonym, natomiast w dalszym ciągu posiadamy w dyspozycji takie przedmioty, których właściciele nie zostali zidentyfikowani. Być może wśród mieszkańców naszego powiatu są takie osoby, które o fakcie utraconego mienia nie poinformowały policji. Stróże prawa opublikowali zdjęcia przedmiotów na swojej stronie internetowej. Liczą też, że apel za pośrednictwem mediów dotrze do ewentualnych właścicieli. Wśród fantów są szlifierki, waga elektroniczna, radioodtwarzacz samochodowy czy narzędzia budowlane. Każdy, kto rozpozna swoją własność, powinien skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi. W ręce głogowskich policjantów trafił mężczyzna, który usiłował zarobić na telefonie służbowym. Pracodawca zorientował się jednak i zgłosił sprawę organom ścigania. Pracownik firmy transportowej otrzymał od szefa nowy smartfon wart 1500 zł. Szybko postanowił skorzystać z okazji i zarobić kosztem pracodawcy. No niestety 32-latek wpadł na pomysł, aby zastawić ten telefon w lombardzie. Podejrzenia szefa wzbudziło to, że no jakość połączenia była coraz gorsza. Nie mógł się skontaktować ze swoim pracownikiem. W końcu złożył zawiadomienie, kiedy zobaczył ten telefon w lombardzie. Głogowianin zastawił telefon w lombardzie za 250 zł. Taka sytuacja to jest przywłaszczenie. Nie można rzeczy powierzonej dysponować nią tak jak swoją własną i sprzedawać. Nie jest to nasza własność. W związku z tym mężczyzna usłyszał zarzuty, postanowił dobrowolnie poddać się karze. Usłyszał zarzuty jeszcze dodatkowo oszustwa, ponieważ wprowadził w błąd pracownika lombardu co do tego, jaki jest status własności tego telefonu. Teraz nieuczciwemu pracownikowi za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego losie zdecyduje jednak sąd. To były wydarzenia tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.